Maria Dębicka. Witam i zapraszam na środowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Ostatnie dni przyniosły wzrost liczby poważnych kolizji z udziałem tramwajów w Gorzowie. Kierowcy samochodów osobowych coraz częściej nie ustępują pierwszeństwa przejazdu, wjeżdżają na torowisko w niedozwolonym miejscu lub po prostu nie zwracają uwagi na jadący tramwaj. Kolizje z tramwajem mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla kierowców samochodów, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Mogą prowadzić do uszkodzenia pojazdów, obrażeń ciała, a nawet śmierci. Ponadto kolizje powodują utrudnienia w ruchu drogowym i zwiększają koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej. MZK apeluje do kierowców o uwagę. Obserwujemy w ostatnim czasie zwiększającą się ilość kolizji z udziałem obcych pojazdów, czyli tych nie naszych tramwajów, a pojazdów, które wjeżdżają pod nasze tramwaje. W związku z tym apelujemy po raz kolejny o to, aby kierowcy zwracali uwagę na tramwaje, żeby stosowali się do znaków, które znajdują się w pobliżu torowiska, czy to zatrzymywali się przed samym przejazdem przez torowisko i sprawdzali, czy oby na pewno nie nadjeżdża z której strony tramwaj, czy też aby stosowali się i respektowali nadawany sygnał czerwony na sygnalizatorze, no, który nie pozwala nam na to, żeby wjechać za ten sygnalizator. W ostatnich kilku dniach mieliśmy taki wysyp kolizji z udziałem tramwaju. W ciągu 3 dni mieliśmy 3 zdarzenia z udziałem tramwajów, 3 zdarzenia bez winy motorniczego, z winy pojazdu obcego. 2 tramwaje zostały wyłączone na pewien czas z ruchu. 1 kolizja zakończyła się na szczęście tylko drobnymi otarciami tramwaju, więc tramwaj tego samego dnia kontynuował dalszą realizację pracy przewozowej. Natomiast te 2 pozostałe tramwaje przez kilka dni stały w zajezdni i były naprawiane. Jeżeli mówimy tutaj o konsekwencjach, mówiąc o zdarzeniach z tramwajami, no mogą być bardzo poważne, bo to nie tylko zniszczone pojazdy i wtedy, jeżeli tylko takie są i są małe obrażenia, no to naprawdę dużo szczęścia w całym takim zdarzeniu. Natomiast jeżeli dochodzi do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czy też śmierci uczestnika takiego zdarzenia drogowego, wówczas tak naprawdę w ułamku sekundy życie tego kierującego zmienia się bardzo mocno, bo to nie tylko sprawy karne, nie tylko możliwe tymczasowe aresztowania, ale także odpowiedzialność karna, która może doprowadzić takiego kierującego, który spowodował to zagrożenie, mówiąc wprost, do zakładu karnego, a tam nawet kara 8 lat pozbawienia wolności. My się wszyscy gdzieś spieszymy cały czas i jest to chyba jeden z głównych powodów, do którego dochodzi do kolizji z tramwajami. To jest pierwsze, że spieszymy się. Drugie, chyba największy grzech kierowców, korzystanie z telefonów komórkowych w czasie jazdy, czy prowadzenie rozmów, jesteśmy rozkojarzeni, prowadzimy z kimś innym rozmowę, jedziemy, wjeżdżamy pod tramwaj, więc to są chyba główne takie przyczyny zdarzeń z udziałem tramwajów. Więc apelujemy na pewno o bardzo dużą uwagę, opatrzenie przed siebie, nie korzystanie z telefonów komórkowych, nie obsługiwania radia, która zdecydowanie odwraca naszą uwagę. Patrzmy na to, co dzieje się przed nami, zwracajmy uwagę na znaki, na innych kierowców i na to wszystko, co dzieje się wokół, bo rzeczywiście na drodze dzieje się bardzo dużo. O dotacjach, pożyczkach, funduszach europejskich i środkach z Krajowego Planu Odbudowy mogli się dowiedzieć przedsiębiorcy z powiatu sulęcińskiego, którzy wzięli udział w śniadaniu biznesowym w gminie Krzeszyce. To nowa inicjatywa, ale bardzo potrzebna. Właściciele firmy mają cały wachlarz możliwości, o których często nie wiedzą. Na przykład o środkach z Krajowego Planu Odbudowy. Właśnie trwa konkurs dla branży turystycznej. Zarządowi województwa lubuskiemu zależy przede wszystkim, żeby nasze piękne województwo się rozwijało. Marszałek Marcin Jabłoński wyszedł z inicjatywą, żeby urzędnicy wyszli do przedsiębiorców, do samorządowców i opowiadali o środkach KPO. Informowali ich, jakie są dotacje, gdzie można się ubiegać, gdzie można uzyskać informacje. I my dzisiaj jesteśmy w powiecie sulęcińskim, z takimi informacjami przyszliśmy do przedsiębiorców. Jest już nabór w programie Horeca dla branży turystycznej, gastronomicznej, związanej z kulturą,
które w czasie COVID-u miały spadki dochodów. I dzisiaj jesteśmy w powiecie sulęcińskim. Przychodzimy do przedsiębiorcami z informacjami o ubieganie się o takie środki z KPO, z programu Horeca dla branży turystycznej, gastronomicznej, dla restauracji związanych działalności z kulturą, którzy podczas COVID-u mieli olbrzymie problemy i spadki przychodów. W dzisiejszych warunkach, w dzisiejszym otoczeniu, ale przede wszystkim otoczeniu prawnym i otoczeniu decyzyjnym, nie zawsze największym problemem są dotacje, nie zawsze największym problemem są brak czy nadmiar pieniędzy, etc. Wielkim problemem jest często współpraca na poziomie instytucji podejmujących decyzje należących na przykład do dużych pozwoleń budowlanych, kwestie infrastrukturalne, kwestie pozwoleń zintegrowanych, patrz Urząd Marszałkowski, kwestie na przykład kolizji z infrastrukturą, strukturą krytyczną, czyli z liniami kolejowymi i tak dalej. Duże przedsiębiorstwa dzisiaj inwestują duże pieniądze, mają lepszy czy gorszy dostęp do tych pieniędzy i tutaj ta współpraca między samorządem, między organami rządami w terenie, ale też często między ministerstwami jest strasznie ważna i to też jest ten element, który powoduje, że tego typu spotkania, które się odbywają dzisiaj, mają miejsce bytu, a z drugiej strony są bardzo potrzebne. Prosty przykład podam. Dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na duże inwestycje infrastrukturalne w gospodarkę odpadami, to tego się na poziomie regionu nie załatwi. To trzeba opierać na poziom województwa, to często trzeba opierać na poziom ministerialnym i tego typu rzeczy, gdzie jest pan przedstawiciel pana marszałka, gdzie jest pan starosta, tego typu kontakty są strasznie potrzebne. Także nie tylko proste przekazywanie informacji, które się dzisiaj odbyły, bardzo dobrze się odbyły, że tu możecie sięgnąć po 300 tysięcy złotych, tu możecie sięgnąć po poręczenie kredytowe, a tu możecie sięgnąć po pieniądze dofinansowania bezpośrednie, których jak się okazuje jest coraz mniej, bo generalnie no, więcej jest powiedzmy mechanizmów poręczeniowych, mechanizmów kredytowych niskoprocentowanych. Także bardzo pożyteczne spotkanie. Chciałbym, żeby się one odbywały kilka razy w roku, żebyśmy trochę zmieniali formułę, czyli powiedzmy, żebyśmy też sięgnęli po osoby z administracji rządowej, patrz, powiedzmy urzędników wojewody. To jest potrzebne, to jest ważne. Bardzo nam zależy przede wszystkim na stworzeniu takiej więzi pomiędzy przedsiębiorcami powiatu sulęcińskiego, żeby się poznali, żeby wiedzieli, co od kogo mogą kolokwialnie mówiąc załatwić, bo często nie wiemy, że nasz sąsiad produkuje akurat to, co jest nam potrzebne. I to dzisiejsze spotkanie to właśnie taki początek tworzenia tej takiej giełdy kooperacji tych naszych przedsiębiorstw w powiecie sulęcińskim. Troszkę robione w pośpiechu, ale to dlatego, że bardzo nam zależało, żeby nasi przedsiębiorcy dowiedzieli się o tym, że właśnie ruszają pieniądze na dokształcenie pracowników, dokształcenie samych przedsiębiorców i tutaj z pomocą przyszła nam Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Myślę, że w ogóle osoby dzisiaj występujące, prelegenci nasi naprawdę przedstawili bardzo ciekawy program dla przedsiębiorców, bo poza możliwością właśnie tego dofinansowania dowiedzieliśmy się o pożyczkach dla przedsiębiorców niskoprocentowanych, pożyczkach pochodzących z Unii Europejskiej, o pieniądzach z KPO. Są to rzeczy, o których słyszymy na co dzień z telewizora, ale tak naprawdę nie wiemy, z czym to się je, gdzie zadzwonić, gdzie napisać, gdzie się udać, żeby po nie sięgnąć. Mam nadzieję, że dzisiejsze tematy zachęciły przedsiębiorców i kolejne spotkania będą już liczniejsze. Każda z tych form wsparcia przedsiębiorczości, tak jak dotacje czy pożyczki, są ogromnym bodźcem dla mojej działalności, bo to jest rzecz, która pobudza naszą wyobraźnię i pomaga jej realizować swoje pomysły, które jak widać po naszych wszystkich ośrodkach, idą mocno do przodu, bo ludzie tego chcą, potrzebują takich miejsc i te środki są bardzo w tym pomocne. Skorzystaliśmy w tamtym roku z Kaliskiego Funduszu, gdzie dostaliśmy sporo środków. Później mamy też z lokalnej grupy działania, 2 lata temu dostaliśmy na budowę parku linowego nad ośrodkiem, także korzystamy z tych pomocy, wdrażamy je i one naprawdę działają. Przynoszą spory efekt i zadowolenie klientów.
Gorzowska projektantka mody Natalia Ślizowska, znana ze swoich oryginalnych i odważnych kreacji, przygotowuje kolejną niespodziankę dla miłośników mody. Tym razem zaprasza nas na wyjątkowy pokaz, który odbędzie się w Filharmonii Gorzowskiej. Inspiracją dla nowej kolekcji Ślizowskiej są ikony sztuki, takie jak Frida Kahlo, Gustav Klimt czy Tamara Łempicka. Projektantka z charakterystyczną dla siebie pasją przenosi na tkaniny barwny i pełen życia świat tych artystów. Możemy spodziewać się niezwykłego połączenia sztuki i mody, które z pewnością zachwyci publiczność. 14 września o godzinie 19 będzie piękne wydarzenie, bo przede wszystkim jest to ogromne święto, również nie tylko moje, ale także Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego. A moje jest takie, że mamy po prostu trzy aż pokazy w tym miejscu. Miejsce wyjątkowe, będzie to na dużej sali, bilety już są w sprzedaży. Przedstawiamy tam trzy kolekcje malarskie, bo kolekcję inspirowaną Gustawem Klimtem, Fridą Kahlo i Tamarą Łempicką, czyli myślę, że to będzie bardzo widowiskowe wydarzenie, zwłaszcza, że sam pokaz jest okraszony muzyką kwartetu smyczkowego Hybrid Music. Do tego ja wymyślam takie smaczki trochę teatralne z pogranicza sztuki performance, czyli myślę, że to może być bardzo widowiskowe wydarzenie, na które bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo intensywnie pracuje tutaj za mną kolekcja Klimta. Obok pojawiła się Frida, tak? Dużo pracy jeszcze przede mną, ale jest mi bardzo miło, że mogę występować w tym wyjątkowym miejscu, bo Filharmonia jest naprawdę bardzo pięknym miejscem. Miałam kilka razy tam wystawę i kilka małych pokazów, ale pierwszy raz zdarzy mi się gościć tak na poważnie w dużym wydarzeniu. Także zapraszam serdecznie. Po wielu miesiącach oczekiwań kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Skrzyżowanie ulic Kosynierów Gdyńskich, Słowiańskiej, Żwirowej i Roosevelta zostało dzisiaj rano oficjalnie otwarte dla ruchu. Wykonawca prac, firma Eurovia, usunął wszystkie bariery i uruchomił nową sygnalizację świetlną. Przebudowa tego newralgicznego punktu komunikacyjnego była jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji w Gorzowie. Dzięki niej zmodernizowano zniszczoną nawierzchnię ulic, poprawiono bezpieczeństwo ruchu oraz zwiększono przepustowość skrzyżowania. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.